Co, siedział pan w Jabłosznie ponoć, tak? A skąd tak jest. No bo syn mówił. Przecież on tutaj u mnie bywa, bo ja ich tam prowadzę. Ale pytam się dlatego, że tam może pan siedział z moim kolegą ze szkoły, Romek Kurzyński. Ale nie, on chyba może... W którym roku pana posadzili? 52. A nie, to wcześniej. Ale, a w Jaworznie byłem 53, z tym, że ja tam długo nie byłem, tam byłem 8 miesięcy. W 49. A to on był jeszcze z akcji Wisła chyba. Bo tam siedzieli przecież. Nie, 49. Nie, on z Gdyni, po prostu z harcerstwa. No, tak, to się zgadza w Jaworznie, ale wie pan o tym, że przed nami Jaworzno było w ogóle, po pierwsze było przejściówką do Oświęcimia. Tak, najpierw, tak. Zaraz po wojnie była akcja Burza. A jeszcze wcześniej Wisła. Chyba byli... Wisła. Wcześniej chyba byli, siedzieli Niemcy. Tam chyba był taki szef tego... Morel? Morel, tak. Proszę pana, Morel sami swoi? Sami. Kurwy syn do Izraela prysnął. Tak, i go nie chcą. O ekstradycję wystąpiono i guzik. Nie chcę. I on bierze tu bandyta 4,5 tysiąca. Rento tam emerytury. Mm. Tutaj córka bierze, a pan pamięta córeczkę chyba? Nie. Nie pamięta pan głośnej piosenkarki z festiwali żołnierskich? Nie. Jak ona, Morel, Krysia Morel, Zosia Morel, coś tego, tak. Morel się nazywa, córeczka. Ja nie wiedziałem. A? Płyty nawet wtedy wydała, wiesz, z tymi wojskowymi wspaniałymi. No cóż, jak mówi Frasyniu, Giertyk też miał ojca, który popierał. A wie pan, że dzisiaj duży materiał radiowy na temat właśnie sprawy Giertycha młodego i starego. Nie, no to w ogóle jest... Ale to z prokuratury, z przesłuchań prokuratury, więc tam są fakty. Tam Giertych nawet nie zaprzecza, że on miał kontakty, owszem, i że tak. jego proszono, ale żeby kontaktował z ojcem. Ja mówię, nie Frasyniu, bo nawet do mnie się zwrócili tam, bo piszą list do Frasyniuka, nawet koledzy z Unii Wolności, że chyba zwariowali, a nawet nie pisze. Kochany, co on będzie opowiadał o takich rzeczach, jak Unia Wolności miała w swoim kierownictwie byłych sekretarzy Komitetu Centralnego. No, dwóch. To nie szkodzi. I to nie szkodziło. A to, że ktoś ewentualnie miał ojca podejrzanego. Ewentualnie podejrzanego. Nie, ale to nie było to. Ewentualnie, bo ja znam korzenie ojca Giertycha z Kanady. Tam mam przecież rodzinę całą. Ale Endecy zawsze byli prorosyjscy. Ja jeszcze poznałem dziadka starego Giertycha w Londynie. No, zaraz. Czyli ojca. Ojca. No, ten, co był prawą ręką przez Dmowskiego. No tak, ale zaraz. Tam był taki jego facet, którego znam, nazywał się Korycki. Zresztą potomek Tatarów takich. Korycki, on, no i oni tam, i tak poznałem ich, po prostu to były lata, były lata 74, coś takiego. On jeszcze żył? Chyba jeszcze żył, tak mi się wydaje. Albo wcześniej może byłem, nie wiem, ale wiem, że po prostu mnie zainteresował jako postać taka, bo to tam, wtedy ja nie byłem specjalnie rozwinięty politycznie, ale był taki, zresztą bardzo ten genotyp jest dalej, korespondują z najmłodszym. Tak. A ja go lubię, tego Giertycha. A nie, nawet kochany, ale... Wariat barwa krwi, no, nie, że jak przypieprzy czasem, to... Nie, ja to w ogóle uważam, coś się dzieje wreszcie. Nic się nie dzieje. Najgorsze, że dużo brzasku, to jest w rejwach, wiesz, jak na starym jarmarku takim, gdzie był rejwach Gewalt, a sprzedawano 4 połamane gwoździe, ostatecznie jeden drugiemu, bo niczego więcej do sprzedania nie było. No dobra, co robimy? No robimy taką historię, która jakby, ja zresztą dawno już myślałem o Maćku. Pan zna Maćka Pietrzyka. No znam. Więc Maciuś jest bardzo barwną postacią, jako że i piszący, i śpiewający, i grający, i rysujący, i malujący, i karykaturzysta, i no w ogóle. I fajny chłopak w ogóle, więc sympatyczny.
Znam Maćka bardzo dawno i zawsze miałem jakieś takie miłe skojarzenia z jego osa, szczególnie słuchając tych ballad, bo piękne balladki pisał do córki. Bardzo piękne jakieś. No ja złożyłem w dwójce, ponieważ myśmy kiedyś zaczęli taki cykl, kawał życia. Trzeba o nim zrobić, tak? Że złożyłem 10 nazwisk, że proponuję, żeby z tego. No i Nina wybrała właśnie Maćka z racji na rocznicę Solidarności, bo on takim niepisanym bardem był tej Solidarności, jakby to trochę w każdej sytuacji tam troszeczkę chcemy korespondować z tym jubileuszem i na tej bazie ten film pójdzie w tym okresie jubileuszowym. No i właśnie znam historię tego teatrzyku, który to właściwie Brylscy, prawda? Brylscy, tak. To jeszcze powiedz to od początku, znam historię tego teatrzyku, bo to brzydko będzie z tym. No. Nie wiem, znam historię tego teatrzyku, to Brylscy są pomysłodawcami właściwie tego. Tej inicjatywy i Maciek tam maczał palce jako wykonawca. I właśnie tutaj ten wątek myślałem, że troszeczkę bliżej pan tych spraw prawdopodobnie. Mam coś powiedzieć o tym, co wiem. No oczywiście. No to sytuacja była taka. Ja jak dzisiaj na ten temat o tym myślę, to myślę tak sobie, że nie bardzo nawet wiedziałem, gdzie, w jakim miejscu i ilokrotnie mnie tam grano. No tak się stało, że były te moje wiersze popularne, wydawane w różnych miejscach, ale ten teatrzyk pamiętam dlaczego. Dlatego, że przyjaźniliśmy się z młodymi aktorami z tego teatru, którzy właśnie tam robili to pod wodzą właśnie Pietrzyka. I pamiętam co więcej, to może być ciekawe, że pamiętam, kiedy mnie zaproszono na spotkanie w mieszkaniu Byrskich na Narbuta. To było duże takie mieszkanie i tam poproszono, żebym przyszedł, bo tam był przegląd tego teatru. I ja tam przyszedłem, oglądałem ten przegląd tego teatru. Jako gość, no patrząc, bo tam były jakieś moje wiersze też użyte, jak oni to robią. No i Byrscy tam mieli do nich jakieś swoje uwagi, bo to było pełne jakby przedstawienie. Ale drugim gościem poza mną była pani Ania Walentynowicz, która mieszkała, czy była wtedy w Byrskich, i tam rozmawialiśmy. A rozmowa była jeszcze bardziej ciekawa, ponieważ wspominaliśmy z panią Anią, właściwie ja jej tak przypominałem, sytuację, kiedy ona przyszła na jedno z prawie premierowych przedstawień Kolędy Noskiej w 1980 roku. I tam była taka historia, że w kolędzie nocce to taki pomysł, że ludzie z poobcinanymi po jednym skrzydle mają poobcinane i nie mogą ulecieć, nagle łapią się za ręce i ulatują takimi ciężkimi stadami w niebo. Żeby się pochwalić, to profesor Eustachiewicz napisał, że to jest najpiękniejsza scena w polskiego teatru. No powiedzmy, niech tak będzie, ale oni ulatywali w niebo i była muzyka i potem taki był łomot i zwalali się na ziemię, takie kukły leciały, spadały. I wtedy pani Ania powiedziała do mnie i do reżysera tego spektaklu Bukowskiego, mówi, ale dlaczego tak smutno, przecież właśnie wygraliśmy, to powinno się kończyć optymistycznie, a my powiedzieliśmy tacy zażenowani, no wie pani, tak jakoś nam wychodzi. Ja jej to przypomniałem, bo to był stan wojenny. Już nie wiem, który rok, ale zdaje się, że 83 czy 4. I oglądaliśmy ten teatrzyk w zupełnie innej sytuacji, jakby troszeczkę sprawdziła się ta przepowiednia z tego. No i jak oni grali, ci młodzi ludzie. Jeżeli to popatrzeć na robotę teatralną, to było bardziej teatr agitujący. Musiał być bardzo prosty, musiał opierać się na bardzo prostych chwytach, sposobach. No i najważniejsze było docieranie z tekstem do widza.
No i poza tym teatr, który miał to, co takie teatry bardziej skomplikowane nie za bardzo lubią, ale co jest istotą teatru wtedy, kiedy są ludziom one naprawdę potrzebne. Bo on, to był teatr szalenie potrzebny. Mianowicie bardzo wyraźnie była taka opcja za dobrem przeciwko złu i jakby próba określenia tego, co jest dobre, co jest złe. I ja to sobie tak myślę, bo parę razy widziałem i ten teatr potem w różnych akcjach, a widziałem podobne, bo tych teatrów było pełno i jakby zupełnie inni ludzie, fantastyczni przychodzili, żeby to przeżywać, oglądać, jakby zaczynałem wtedy wierzyć w jakąś naprawdę piękną Polskę. No i jakby to wszystko zaginęło. Nie zanimie może nawet tych artystycznych rzeczy, no bo cóż, no były to bardzo ubogie możliwości działania, chociaż bardzo głębokie, ale tych ludzi. I żal mi tego czasu, kiedy ludziom potrzebna była poezja. Poezja, nie polityka, poezja. Bo oni próbowali jakby odcyfrować swoje życie właśnie w poezji. I to było dla mnie najważniejsze, ci ludzie, którzy w jakiś sposób, no, dla których te teatry były ważne. Ja nawet mam takie 50 osób, co do których wiem, że moja poezja im w tamtych czasach, bo oni mówili, pomogła. Na pewno każdy z aktorów tego teatru ma i było warto. Było warto, to była sztuka. I o to na końcu. No, jeszcze, nie wiem, czy. A teraz jeszcze spytaj się, Januszek, w takim razie. Chciałem poza tym, Janusz Bukowski. O samego Maciusia jeszcze, ze dwa zdania o samego Maciusia spytaj. O. A jak pan odnalazł Maćka, który to było jeszcze 20 przecież lat temu, chłopaczek wtedy jeszcze. No, jak było Maćka? Maćka się nie odnajdywało. Maciek się zjawiał. Ja nie mam takiego temperamentu w tamtych czasach. Ja powoli łapałem artystycznie, jak to do ludzi w takich sytuacjach przemawiać. I byłem pełen jakby takiej powściągliwości wobec siebie. Maciek był młodszy ode mnie, w związku z tym grzechów narobił mniej w życiu niż ja. I w związku z tym on miał jakieś prawo być taki, tak by naturalnie młody, zapalczywy, szczery. No i był takim animatorem wszystkiego. Czasami takim trochę, jakby ciągle trwał ten karnawał Solidarności mimo stanu wojennego. On był o wiele większym optymistą niż ja. Ja, tak jak spadały kukły wtedy, o których opowiadałem, tak w tamtym czasie też po prostu spadały kukły. Już widziałem, jak spadają kukły, które do dzisiaj spadają. I no jakby... Taka jest tendencja teraz, że to jest wszystko właśnie po co, niepotrzebne. To był jakiś okres taki wyjątkowy, no, którego nawet troszeczkę się trzeba wstydzić. Co było ważne, Polacy, ludzie starali się być lepsi, jakby odrzucić te całe pokomplikowanie, błoto siebie i stawali na palcach, żeby być lepsi, wspanialsi. No godniejsi siebie, jakby swojego wyobrażenia. A teraz jakby mam wrażenie, że zaczynają przykucać, żeby w ogóle nie mieć z tamtym okresem, kiedy byli szlachetni, nic wspólnego, bo to bezsensowne, bo to po nic, że to było, zbyło się i nie pamiętajmy. Ale to chyba nie wszystko. Właśnie, Januszek, czy w związku z tym nie byłoby uprawnione takie oto ostatnie już pytanie, że okres śmierci, umierania papieża też przez chwilę jacyś lepsi się stali, co? Weź zapytaj o to. No tak, dlatego że w każdych kryzysowych sytuacjach osobiście my, pojedynczo i naród i większe zbiorowości zawsze reagują w jakiś taki sposób wyjątkowy, wtedy kiedy dzieje się coś nadzwyczajnego, coś ponadczasowego.
No mieliśmy ostatnio wielkie przeżycie. Wszyscy przeżywali. Nawet ci najbardziej czerwoni, jak obserwowałem, przeżywali i żyli ogromnie. No tą, właśnie trudno nazwać to tragedią, umierania wielkiego Ojca Świętego, prawda? I to jest coś z tego, co pan przed chwilą mówił. Nie, no to ja... Wielki jakiś taki... Ja nawet po prostu... Umierają. Tak. Ja nawet po prostu tak myślałem, jak to będzie, jak ci ludzie się zachowają. I było dla mnie niebywałe zdumienie. Ja wtedy zawsze chodzę na place, nie tam, gdzie siadają VIP-y, tylko tak podgląda gdzieś tam. Pan tam nie, no jestem, tak, uczestniczy, tak. I widziałem, że jakby naród wyprzedził w tym, bo jakby ludzie znajdowali siebie, to było uderzające na placu na przykład zwycięstwa, że stali młodzi. Mówi dobrze, pan o tej mszy. Tak, dobrze, jedna, druga msza, była na jednej, tak, na drugiej. Tak. Stali młodzi, dobrze ubrani, którzy z kategorii dawniej można by było powiedzieć japi, tak zwani, young urban professional. Natomiast im chodziło o coś innego, coś szalenie ważnego. I jakby ten naród był z przodu, a z tyłu gdzieś tam człapali jacyś politycy, coś starali się zrozumieć, przedstawiciele episkopatu, których Kościół wyprzedził, przecież były... I było coś, ja myślałem, Boże, coś się dzieje. I pamiętam, to dobrze pamiętam, bo w tym czasie rozmawiałem z Krysią Jandą w ogóle o sztuce i taką analizę Polski robiliśmy przedtem. I nagle Krysia do mnie zatelefonowała, mówi, w ogóle zatrzymaj się, patrz co jest, bo w ogóle robi się Nowa Polska. Ja też tak widziałem, że się jakby robi Nowa Polska, tylko jakby ją błyskawicznie próbowano zadeptać i zniwelować, no na pewno coś zostanie z tego. Ale co zadeptano? Zaraz, bo jakby poszła zaraz akcja taka, nawet mnie to zdziwiło nieco. Modne się takie, próbują robić modne koszulki. Nie płakałem za papieżem. Takie są koszulki reklamowane, były w jednej z gazet jako taka niebywała moda. Oczywiście można było nie płakać. No, można było uważać, że to jest ostatecznie nieważna rzecz, bo każdy ma prawo mieć swoją ideologię i swoją religię. Natomiast jakby nie rozumiem, jak można nie zauważyć, że coś się działo. Nie w planie religijnym, tylko w planie społecznym coś się wielkiego działo przy okazji no, pewnego rodzaju spraw religijnych. No ale jak widać, bardziej trendy jest ta koszulka. Czyli znowu będzie musiało coś się stać. Tylko dlaczego to musi się stawać w sytuacji kryzysowej? Dlaczego? To jest dla mnie w ogóle podstawowe pytanie. Dlaczego musi stawać się to wszystko, że ludzie jakby wracają do siebie tylko w sytuacji kryzysowej? Ale to chyba... Mówił bracie, żeby to było, wiesz, na przebitki. No masz, ja mogę do niego mówić. Możemy sobie rozmawiać na tematy wreszcie zupełnie... Nie. Wracając do tego, ja uważam, że coś jest takiego. Teraz rozumiem to, co mówili, że... Wojna polsko-bolszewicka zjednoczyła Polskę w tamtych czasach błyskawicznie, bo to był taki kryzys, który po prostu pomimo tego, że Polska była porozdzielana i różne były opcje, no po prostu poderwała wszystkich, którzy byli tego warci i przez długi czas jakby to było. A u nas to tak jakby, no nie życzę, ale jakby to wszystko tak trochę kwaśno idzie, tak. Ale tak falami, to jest właśnie to tylko w naszym narodzie chyba tak się dzieje, no bo czy powstanie warszawskie, czy cała okupacja, gdzie raptem ten naród jest jeden, jest to wszystko scalone i raptem się wszystko rozchodzi. To jest ta cała Warszawa, która bywa piękna przez krótkie okresy czasu, a potem jakby nie wiadomo co. Ale to mniejsze, tylko mnie zdumiewa to zaciętość jakby właśnie po tym okresie tego wszystkiego, co się działo wokół śmierci papieża. Ale to nie tylko wokół tego, tylko jakby takie obudzenie się ludzi,
że bardzo szybko wszyscy śpiewali pieśni. Ja myślałem, że to sobie same gazety są kościelne i że wszyscy padli w dewocję. Nawet już troszeczkę było to dla mnie w gazetach, nawet, nie na placach. Nawet TVN jaki ta, był nie, nie, w ogóle szaleństwo zupełne. I nagle czekałem, kiedy właśnie się w drugą stronę i z taką zaciętością już od razu zaczęło się robić. Ale najbardziej mnie tak, nie to zabolała, no tak stumiała, to taka głupi pomysł i reklamowane koszulki. Aha. Koszulki, nie płakałem po śmierci papieża. Ale właściwie, no po co to nosi? No więc właśnie, no więc, jaka jest idea nie, tego nie kasła? Wiem, nie, w czym to ja jestem wolny? Że co, że niby wstyd? Nie, wstyd, że jestem wolny, że co? A że nie umiem, nawet jeżeli w to wszystko nie wierzę, że nie umiem zrozumieć i współczuć tragedii no, ludzi, którzy są wokół mnie. To znaczy moja wolność polega na tym, że jestem nieczuły, bo nie wiem. Nie wiem, tak się zadumałem na tym. To może to po prostu zwykła głupota. No ale głupota reklamowana bardzo. A, to już jest inny rozdział. Nie, bo nie mówię, że to widziałem koszulkę, bo takie głupie. Ale głupota reklamowana i na zdjęciach właśnie jako no, taka. Ale młode pokolenie trendy. Jest coraz lepsze. Mimo wszystko. Jedno jest lepsze, jedni są lepsi, ale drudzy po prostu, kochane, no to tak jak, to jest dosłownie tak jak było, jak ja przyjeżdżałem do Warszawy, młody chłopak, miałem 17 lat, na pierwszy rok studiów, spotkałem pierwszych intelektualistów w moim życiu, naprawdę poważnych profesorów i tak dalej, i oni wszyscy byli obłąkani na temat, że tak powiem, komunizmu. To były jeszcze lata stalinowskie. I co mnie tam, że moja babcia mnie mówiła, że tam w Rosji to oni tam nie mają jeść, jak i mnie opowiadali architekci, że Moskwa jest najcudowniejszym miastem. Tak. No naprawdę są takie artykuły, nawet mam starą twórczość jeszcze Warzykowską, że Moskwa jest miastem cudownym, pełnym światła, ogrodów, kawiarni, w których bawią się i tańczą robotnicy. Wie pan, można wymyślać coś tam w literaturze. No ale kurczę, jak architekt mi to pisze, to znaczy ja nie wiem, co on widział, bo po prostu, no jeszcze w ogóle ja jeszcze takiej Moskwy nie widziałem. Ja on nic nie widział. Ta, czy powiedzmy, dowiadywałem się, że Konrad, którego lubiłem, no to czytałem, no to jako młodziutki, no coś tam tego, że to jest pisarz faszystowski. No bo tak było, no tak mówiono, no. Że właśnie romantyzm jest ważnym okresem w rozwoju literatury, bo właściwie jakieś tam miasmaty, że to trzeba coś wymyślić, żeby te duchy inaczej pokazać i to tak mężczyzna. Tak. A żeby mówili o to mężczyźnie. Mówili, chodziło o to, że no nie mogą być duchy, no po prostu, bo jak. No, wystawienie pierwsze, zresztą bardzo dobre, skądinąd Bardiniego, miało tam całą taką historię, że to są zjawy psychologiczne. No bo pewno inaczej nie było można. I tak to się wszystko przebijało. No, ale dlaczego mówię? Bo taki młody człowiek przyjeżdża dzisiaj tam gdzieś, tam z Podlasia czy skąd, jest pełen zapału, chce. I nagle dowiaduje się, że jest bardzo trendy mieć taką koszulkę, że to jest właśnie wolność, to jest niezależność, to jest intelektualne, to jest wyrwanie się z tej ciemnoty. Dlaczego nie ma tego wierzyć? Tylko potem zawsze cierpią uczniowie, a nauczyciele jakoś sobie pływają tam w ogóle, no ale to mniejsza sprawa, Bóg z tym. A dlaczego powiedziałem, że młode pokolenie jest coraz fajniejsze? Mój starszy syn, który ma lat 38, jest jeszcze taki pół romantyk, pół cynik, ale już młodszy na przykład, to jak się dowiedział, że jego prababka znała całego pana Tadeusza na pamięć, to zaczął czytać. I mówi, tata, rzeczywiście to jest piękne. I latał nawet jak do ubikacji, że to ganiał z tym panem Tadeuszem. Krzysiu, ale to nie też tak nie jest, wiesz. No.
Jeden z synów jest, ma taki charakter, a nie inny, drugi ma zupełnie inne spojrzenie na wszystko. To jest kwestia, ja mam też dwóch synów, obydwa jest zupełnie różne. Hmm. Ale kompletnie, niebo i ziemia, lód i ogień. Także to nie, wiadomo, kto młodszy, wiesz. No. Ale dla mnie to było miłe. No. A miłe to mogło być, tylko wiesz, bo nie można tego szeregować, że to tak akurat, że starsi, 10 lat, powiedzmy sobie, to tworzyli taki, a nie zresztą inny. Wiadomość, jeżeli budzi się coś człowieku, to czasami przychodzi albo wcześniej, a czasami bardzo późno. Tak. Bardzo późno. Faktem jest, że no, bo ja jest taka, ja pracuję teraz z tymi ludźmi, to tak byłem na takim jakby przyjęciu chrzestnym wśród tych ludzi młodych tam w tych wspólnotach, coś tak dalej. A, no to tak, no, tak, Marek tak, tam też. No i z Pulsu i tak dalej ich mam. No i to było przyjęcie takie na młode małżeństwo. Bardzo młode i w bardzo średniutkich warunkach i nie wiadomo jak z pracą, adaptowało dwójkę dzieci. No jest to samo w sobie rzecz taka bardzo tak. Ale mniejsza, byłem tam na tych ścinach, no i było tak nawet troszeczkę, jak to się mówi, czasami nudnawo, bo oni są tacy tego, tam swoje mają tam rytuały, później zebrali się, później tam jakieś było tata jakaś taka no przyjęcie, wszystko było fajne. Tak myślałem sobie, no fajno, fajno. I kiedy wróciłem do domu, pomyślałem sobie, mój Boże, właściwie po raz pierwszy z takiego spotkania ludzi przychodzę zupełnie spokojny, ponieważ nie było tam nic takiego, że ktoś kogoś próbował podgryźć, ktoś komuś chciał wbić szpilę, że w gruncie rzeczy niby zebrali się, żeby bawić się, ale walczą między sobą, co jest zasadą większości spotkań w towarzystwie, dlatego ich nie lubię. A tutaj jakby tak, no jeden bardzo ciekawie mówił, inny może przynudzał, ale po prostu są to ludzie dobrzy i co więcej, ludzie, którzy bardzo starają się być jeszcze lepsi. Wspinają się na palce. No i pomyślałem sobie, że właściwie o to najbardziej chodziło w tym całym okresie Solidarności też. No ci ludzie wspinający się na palce, kultura była im po to potrzebna. No pamiętam takie domy, gdzie w ogóle bym nie pomyślał, że to są ludzie, którzy na przykład zbierają poezję, znają na pamięć, bo to byli prościutcy robotnicy. No, i takie o takim odcieniu małomieszczańskich domów, jak to były wtedy. I nagle jakaś wiedza. Pamiętam taki moment, gdzieś indziej znowu nocowałem i jak przyszedłem, taki pies się denerwował, że jestem z walizką. No to mówią, żebym wstawił do szafy. Ja wstawiłem i pies się uspokoił. Oni mówią, ja pytam się, o co chodzi. Oni mówią, bo to już jest pies, który ma piątych właścicieli. Z walizką kojarzy. I bo oni jedni po drugich wyjeżdżali. Wjeżdżali na zachód, bo były te możliwości. No ja mówię, i oni mają już są piątą rodziną. Ja mówię do nich, no co wyjedziecie, a on był szofer, ona była nauczycielka. Oni mówią, my? W żadnym wypadku. Jak to można temu psu coś takiego zrobić? I to była ta istota tej sprawy po prostu. No. Tak, ja miałem dwa razy, bo parę wnuków chrzczono właśnie tam. Na Nowym Mieście, tak? O tym kościele tak, 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 tak. No to przecież to się zaczyna o godzinie 10 wieczorem, się kończy o 5 rano. No tak historia. Długo to ja nie byłem. No ja byłem, bo musiałem, bo mój wnuczek był tam, prawda, w tej wodzie elegancko. Tak, tak. Żona moja umierała, że się zaziębi, że tam napije się wody, że się zakrztusi. A propos wnuków, wiecie, że ja mam już prawnuka. No to pan wcześniej zaczął majsterkowanie. No, a mój syn jeszcze wcześniej, a jego wnuczka jeszcze wcześniej. No, także. Ja kocham. Mam bardzo młody syn. Ale ile pan ma lat? No, ja już lepiej nie wiem. No, ale 70, no ile? 70.
No to ja mam 76. Piąty? Dokładnie, piąty. No to tak. Z tym, że ja, mając 16 lat, zdałem maturę. No widzi pan, ja byłem... się ożeniłem mając 40. No tak. Stąd są moi chłopcy. Nie, moja matka... Dlaczego? Bo ja byłem w tajnym nauczaniu. No. Już byłem jeszcze w okupacji. Także ja jeszcze byłem w 1944 roku, przyjmowano mnie do Zawiszaków. Ze względu na to tajne nauczanie. To z Szarymi Szeregami to było związane. No tak, tylko to były Zawiszacy, to były te zuchy Szarych Szeregów. Jeszcze żyje mój drużynowy, jest tutaj w Warszawie architekt, który to, bo ja to na prowincji byłem tam, ale to wszystko było w takim tym. No i w ogóle jak ci młodzi ludzie zachowywali, to ja na zasadzie zupełnie wyjątkowej, bo ja rzeczywiście byłem tak samo bardzo wcześnie, byłem o Komunii Świętej i tak dalej, bo tutaj na nauczaniu, co wynikało z prostej historii. Otóż był taki niemiecki pomysł piekielnego Himmlera poszukiwania krwi aryjskiej, żeby uzupełnić Niemców, i oni z Pomorza zabierali dzieci. Natomiast w generalnej guberni można się było wyłgać, płacąc duże pieniądze, ale ponieważ moja matka jest urodzona w Niemczech i była obywatelką Berlinich, obywatelką Niemiec, mój ojciec był urodzony na terenach, które oni uważali za niemieckie, czyli Kujawy. Poza tym był żołnierzem w armii pruskiej, na dodatek oznaczonym krzyżem żelaznym, co wynikało z tego, że... Bo tam go posłali jako młodego chłopaka, bo on był działaczem polskim i wypuścił tam jedną kompanię karną, no niemniej. No i był powstańcem wielkopolskim, czego się strasznie bał, bo gdyby wyszło to, te dokumenty by się znalazły, to by go po prostu zesłali do obozu i tego. No, ale żądali, żeby rodzice podpisali listę, rodzice odmówili. No wtedy mnie chcieli odebrać do domu dziecka niemieckiego, bo zabierali takie dzieci, pewną ilość zabrali. No, tak, jak i za mężczyzny tam z oczy badali mnie, okazało się, że jestem echt subnordyk, po prostu niewiarygodny, tak, a ja byłem jeszcze tego, no i rodzice zapłacili tam łapówy, mnie wykreślono tam z tego, no i ja już wtedy cały czas w domu był strach, że jednak może się, to potem im minęło, zapomnieli, już dupę dostali, ale że coś im wróci, no stąd edukacja polska była taka już zupełnie taka tego i do komunii wcześniej, i tam królów polskich, i tam tajne nauczanie i tak dalej. Także byłem taki... Ale to wszyscy w tym wieku, znaczy ja mówię w tej chwili o mnie, ale mam dosyć powiem z tym, że ja z Wilna jestem, ale była ta sama historia. Ja w Wilnie byłem w pierwszej komunii, ja w Wilnie, z Wilna najbliżsi moi byli cała rodzina pedagogów i oni wyjechali na wioseczkę taką malusieńką pod Wilno, jako młodzi absolwenci uniwerku wileńskiego i tam szkółkę prowadzili, polską. I ja do tej szkółki się zostałem na zesłanie, tego. I tam to jest ciekawostka, cośmy robili o Rachoniu film. Basia nie ma. No tak. W jednej klasie byliśmy w tej szkółce. W Ludwinowie, pod samym Wilnem, myśmy się zobaczyli. Z generałem Beligowskim, jego tata w karty grywał. Po 60 latach, żeśmy się spotkali na planie z Basią. Moje to był zachód polski. Piłsudskiego nie lubili, ponieważ uważali, że Piłsudski za Białoruś tam i te wszystkie wschodnie rzeczy sprzedał polskie możliwości, babi mojszczyznę, cieszyński i tak dalej.